dobry. Dzisiaj gościem OX.pl jest pan Zenon Sobczyk, dla którego góry to chyba największa miłość życia. Tak mi się wydaje. Czy pan potwierdza? Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Potwierdzam. To już od ponad 40 lat ta pasja istnieje. Właśnie, jak to się zaczęło? No to już w czasach szkoły podstawowej, jakieś tam zainteresowania. Sam ich nie umiałem nazwać, ale tak jakoś później wyszło i pod koniec szkoły podstawowej już mniej więcej wiedziałem, o co chodzi. I postanowił pan... Pasją. I postanowił pan chodzić po górach i zarażać tą miłością innych, tak? To już to po prostu tak wyszło w trakcie chodzenia, aktywności, że coraz większe kręgi się zataczało i coraz więcej znajomości. Stąd też ta pasja się rozszerzyła i myślę, że zaraziłem nieco ludzi do właśnie turystyki. Tak. Głównie teraz jest pan kojarzony ze Ślimokami. A jak to się stało, że doszedł pan do założenia tego koła Ślimoki? Jak to wyglądała ta droga? Ja początkowo byłem w kole PTTK w Zampolu, później tak jak pracowałem, byłem w Goleszowskiej Celmie, tam też zlikwidowano koło PTTK, kilka innych kół też po drodze i tak jak już zostało niewiele tych kół w regionie cieszyńskim, to byłem w miejskim kole PTTK chyba przez 3 czy 4 lata, no ale niestety tam się nic nie działo, próbowałem coś tam zrobić dla tego koła, no ale nie było większego zainteresowania, każdy sobie gdzieś tam sam jakieś wycieczki organizował. No ja później po spotkaniu z kolegą, który wciągnął mnie do PTTK, postanowiłem, że może jest okazja, żeby w Goleszowie właśnie założyć własne koło i być na własnych śmieciach, także ten pomysł co prawda zaowocował powstaniem gminnego takiego kółka turystycznego, które dostało od pani Jolanty Tajner nazwę Ślimoki. I stąd też po roku czasu stworzyliśmy koło PTTK. Na początku było około 17 osób, na dzień dzisiejszy liczba ponad 200 osób znajduje się w kole naszych członków. A pamięta pan, ile wycieczek już z wami miało miejsce? Tak, pamiętam, nie, dlatego że poprzednią niedzielę mieliśmy 700. Wycieczkę naszego koła. O proszę, no to jest okrągła liczba. Także już jest 701 po ostatniej niedzieli. Aha. Trudny rok na pewno ten 2020 dla was, bo musieliście się wstrzymać z niektórymi wycieczkami, tak? Ale tak, pewnie ma pan w planach kolejne i nie załamuje się pan. No póty co robimy, rok zaczęliśmy normalnie zgodnie z naszym kalendarzem, który zawsze jest w miarę bogaty. Przerwa nastąpiła gdzieś na przełomie właśnie lutego, marca, gdzie myśmy musieli wszystko zawiesić. Co prawda po odwieszeniu takim delikatnym tych możliwości nasi koledzy spróbowali robić swoje wycieczki po 3-4 osoby w różne miejsca tutaj Beskidu Żywieckiego, Gorców, Beskidu Wyspowego. No i tak zrobiliśmy parę takich wycieczek w małym gronie, około kilkunastu osób. I od 14 czerwca uruchomiliśmy sezon turystyczny już w pełnym tym. Także w tym roku niewiele, bo jak na ten okres czasu mamy ponad 300 osób, które uczestniczyły w wycieczkach. A czy zapamiętał pan jakieś wydarzenie, albo jakąś sytuację, albo jakąś osobę na przestrzeni tych wszystkich lat ze Ślimokami, albo z wcześniejszych jeszcze doświadczeń po górskich szlakach? Coś, co takiego było albo zabawnego, albo, no nie wiem, smutnego, coś, co się gdzieś tam wyryło w pamięci. Było parę sytuacji śmiesznych, jak to na szlaku, było sytuacji nawet takich groźniejszych, ale to są wszystko takie, które były, minęły i niekiedy wracamy tam wspomnieniami do tych czasów, tam podczas rozmowy jakichś wspomnień naszych na turystycznym szlaku, ale tak to nie było czegoś takiego, żeby to trzeba było w książkach opisywać. A. Dobrze. Zostawia pan historię Ślimoków dla siebie, nie chce pan tutaj historia nikogo... Historia jest pisana na naszej stronie internetowej. Cieszynianka, srebrna cieszynianka w zeszłym roku. To jest dla pana ważna nagroda, czy nie? Myślę, że tak, dlatego że tych nagród troszeczkę tutaj z PTTK już osiągnąłem. Mam już większość tych nagród, które tam powiedzmy PTTK rozdaje. No zostało może niewiele
jakichś jeszcze trofeów. Natomiast do Cieszynianka o tyle bliska, że ja zawsze pracowałem tutaj dla Śląska Cieszyńskiego, zawsze byłem zżyty z tym Śląskiem Cieszyńskim. No i ta moja Cieszynianka niestety wiernie mi tutaj służy teraz i myślę, że jest to jakieś takie podziękowanie za tą pracę, za ten okres czasu. Z tego, co wyczytałem, to też pan zajął się jakimś filmem promocyjnym Goleszowa, który był pokazywany w telewizji w Ostrawie? Były trzy filmy takie promocyjne, promujące gminę Goleszów. Były to przez telewizję Ostrawa realizowane, przez telewizję Silesia oraz telewizję Rolniczą. W tych trzech filmach brałem udział, przedstawiając właśnie gminę Goleszów, te jego zakątki. Myślę, że było to dosyć ciekawe doświadczenie, ale nie było to jakieś mega rola filmowa, także... A na szlakach pan gra na akordeonie? Bo skończył pan szkołę muzyczną w klasie akordeonu. Gram na akordeonie, ale no niestety w tej chwili z przyczyny braku instrumentu, z pewnych przyczyn ten instrument musiał się ze mną pożegnać. No, jeżeli okazyjnie gdzieś dorwę akordeon, to na pewno gromada ślimoków się przy tym bawi. A pisze pan wiersze dalej? Wciąż? Wierszy już tak nie piszę. Wiersze pisałem raczej w okresie, jak byłem w wojsku w Warszawie, ale teraz dla potrzeb naszego koła głównie piszę takie krótkie jakieś piosenki na i ludowe melodie i nie tylko. Napisałem kilkanaście tych piosenek. Jedna czy dwie są w naszym śpiewniku, który był wydany na dziesięciolecie koła. I ostatnio też jakąś tam pieśń napisałem taką dla własnych wspomnień, własnego życiorysu do melodii irlandzkiej. A w swoich wycieczkach, takich prywatnych, nie ślimokowych, to głównie kieruje się pan na południe, z tego co widziałem na Facebooku, bo tam... No nie tylko. To, że południe akurat mi przyszło od kilku lat, to bardziej zasługa mojego brata, który jest franciszkaninem i stąd też mam okazję wyjeżdżać głównie tutaj na nie tylko Bawaria, ale i północne czy środkowe Włochy. Moim takim ulubionym miejscem stała się Toskania. Opisywałem Toskanię podczas takich felietonów w panoramie goleszowskiej, które jeszcze w tej chwili się ukazują. Kolejnym takim etapem poznania Italii to było Latium z Rzymem. No i zobaczymy, co dalej z tego. I też piękne zdjęcia i filmy na YouTubie, tak? Ma pan taki swój kanał, można mam tak film Zenon Sobczyk na YouTube. Tam jest ponad 80 filmów z różnych moich wycieczek. No nie wszystkie się realizuje, ale te ciekawsze staram się jakoś tak ubarwić, żeby one zostały gdzieś tam. Natomiast ze zdjęciami mam do czynienia już od czasów szkoły podstawowej. Zacząłem robić zdjęcia, może wtedy jeszcze nieudolnie, aparatami typu Zmiena czy Wilia. Później w latach, końcu jest lat 70. Miałem okazję już robić przeźrocza, więc tych przeźroczy zrobiłem ponad 5 tysięcy. Gdzieś tam jeszcze są zachowane, no mało kto już to ogląda, dlatego że technika poszła naprzód. W tej chwili wiadomo już fotografia cyfrowa dominuje i korzystam z tego, że te aparaty są coraz bardziej doskonałe, także robię zdjęcia, jest z tego kilkadziesiąt tysięcy w moich zbiorach. Zapytam tak, idąc ku końcowi tego programu, idąc w kierunku końca, co jest dla pana trudnego w planowaniu tych wszystkich wyjść, tych wycieczek? Bo na pewno nie wszystko tak łatwo się gdzieś układa, tak mi się wydaje. Raczej trudności, no, jeżeli chodzi o organizowanie, to już jakoś człowiek przesiąknął na tyle, że to nie jest dla mnie trudność zorganizowanie jakiejś wycieczki. Większą trudnością jest współpraca z niektórymi ludźmi, bo no, szczerze powiedziawszy, no, nie chce się niektórym osobom coś tam pomóc. Jest garstka dosłownie z tych 200 ludzi, które jakoś tam pomagają.
więc większość tej pracy jest na moich barkach, no ale staram się to zrobić w miarę profesjonalnie, uczę się tych wszystkich po prostu pojęć, które tam trzeba później powiedzieć na tych wycieczkach, informacji. Także plany, które są, to albo są w mojej głowie, albo ktoś mi tam powie, słuchaj, może byśmy zorganizowali tam czy tam wycieczkę, no i jakoś tak się te wycieczki realizuje. Może nie w jednym roku, bo wiadomo, że tu jesteśmy ograniczeni. W tej chwili możemy tylko jedną wielodniową wycieczkę w roku zrobić. Takie są niestety przepisy, ale do tych wycieczek jest sporo, bo zazwyczaj mamy ich około 50, czyli co, praktycznie co niedzielę jakaś wycieczka. No ten rok nam to trochę osłabił. Tych wycieczek jest mniej, no ale staramy się iść do przodu i kolejne wycieczki, jak tylko zdrowie pozwoli, przed nami. To czego wam życzyć? Zdrowia i mnóstwa innych wycieczek i lepszego roku, tak? Czy czego jeszcze? Zdrowia i wytrwałości w tym, co robię. Zdrowia i wytrwałości. Dobrze, ja bardzo się cieszę, że był pan gościem OX.pl, pan prezes koła PTTK Ślimoki, ale wiem, że też można, że zajmuje pan takie miejsce, taką rangę, tak można nazwać pana jeszcze inaczej. Gdybym pan mógł pomóc, jak mogę zakończyć, że żegnamy się z prezesem, ale też... Jestem członkiem oddziału PTTK Beskid Śląski w Cieszynie, członkiem zarządu. Aha, jest pan członkiem zarządu Beskid Śląski w Cieszynie. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję panu za rozmowę. Do zobaczenia na szlakach. Naszym gościem był pan Zenon Sobczyk. Do widzenia.